24 lipca 2020 roku, piątek, a jesteśmy przed otwarciem sesji w Nowym Jorku. Piotr z tej strony się kłania. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. A z góry przepraszam za ewentualnie być może hałas, który do Was dociera. Wszyscy dzisiaj się uparli dookoła miejsca, w którym mieszkam. Wszyscy się uparli dzisiaj na przycinkę zieleni. I tak od samego rana. Nie wiem, kiedy skończę. Czekałem cierpliwie, no ale się jeszcze nie doczekałem. Anyway, dzień pod znakiem PMI. W ogóle, jeśli mówimy o PMI, to w tej chwili świat to jest jedna wielka kraina mlekiem i miodem płynąca. Jaki kryzys, jeez, o czym my mówimy? Wszystko jest wspaniale, jeśli popatrzymy na PMI. Rozpoczęło się od Australii, powyżej oczekiwań 53,4. Jeśli chodzi o przemysł, 58,5, jeśli chodzi o usługi. A później mieliśmy Europę. Generalnie wszystko znacznie powyżej oczekiwań, wszystko powyżej 50. A, no fantastycznie się dzieje w Europie. A, Wielka Brytania, zwłaszcza usługi, 56,6. Wow, fantastycznie. Przed nami jeszcze wstępny PMI dla usług i przemysłu ze Stanów Zjednoczonych. No ciężko oczekiwać, żeby był gorszy. W związku z czym kończymy tydzień w fantastycznych nastrojach, jeśli chodzi o publikację danych. Jest tylko jeden problem, że z tej perspektywy to wygląda o tyle kiepsko, że zupełnie inaczej odpowiadają indeksy w końcówce tygodnia. I od indeksów sobie rozpoczniemy w dniu dzisiejszym. To jest Nasdaq. I powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że zejdziemy pod poziomy związane z otwarciem tygodnia. Oczywiście jeszcze jest jedna sesja dzisiejsza. Być może, albo inaczej, na pewno byki powalczą o poziomy związane z otwarciem tygodnia. Ok? Czyli być może o jakieś doji. A być może powalczą nawet o powrót do otwarcia z zeszłego tygodnia i zamknięcia sprzed dwóch tygodni. W związku z czym byki walczą albo o 10,632, ok, albo o 10,856. No z tym 10,856 to może być kłopot, chociaż dlaczego z rozpędu, dlaczego by nie. Natomiast niedźwiedzie o co walczą? Niedźwiedzie walczą o podwójny szczyt. Chociaż ten podwójny szczyt mnie osobiście się nie podoba. Ci, którzy znają mnie, trochę dłużej wiedzą, o co chodzi. Nie został nadbity za idealny. Prawdopodobnie będzie jeszcze testowany. Natomiast ta walka idzie o minima sprzed tygodnia i sprzed dwóch tygodni. Jeśli doszłoby do zamknięcia poniżej 10,330 na bazie wykresu, z którego ja korzystam, 10,330, 10,300, no to rzeczywiście ten podwójny szczyt można byłoby mówić, że jest potwierdzony i z automatu chyba moglibyśmy spodziewać się retestu tego górnego swingu. W tym wypadku mówimy o okolicach zbliżonych do 9740, 9625 na bazie wykresu, z którego ja korzystam. Czyli w dniu dzisiejszym i jedna, i druga strona będą walczyły o dogodne dla siebie zamknięcie z perspektywy wykresu tygodniowego, bo już w przyszłym miesiącu, przepraszam, w przyszłym tygodniu będziemy już domykali, w przyszłym tygodniu będziemy domykali miesiąc. Zejdźmy sobie niżej w takim razie na tym Nasdaqu z perspektywy wykresu dziennego. To, o czym wspomniałem, że tutaj ewentualna próba podbicia w ramach próby poszukania tylko stopów teoretycznie może mieć miejsce, ten powrót i próba budowy doji. Obserwowałbym w dniu dzisiejszym okolice 10375-10300. Tę strefę bym obserwował, bo jeśli w którymś momencie zejdziemy i zaczniemy szukać stopów, a będziemy na przykład na wykresie 30-minutowym kończyli dolnym cieniem, ale powyżej tych poziomów, to mógłby być intradayowy setup pod longi. Z perspektywy sprzedających, no to ta świeca wybijająca, która miała z perspektywy wykresu dziennego najwyższe zamknięcie tutaj, mówię o tym w momencie wczorajszego, w cudzysłowie, połamania,
to są poziomy związane właśnie z otwarciem tygodnia. Gdyby na Nasdaqu był powrót w okolice otwarcia dnia, okolice otwarcia tygodnia, to to na ten moment z perspektywy intraday jest strefa podażowa i też bardzo podobnie jakiś górny cień, domknięcie pod tymi poziomami mogłoby teoretycznie z perspektywy intraday oznaczać, że jest szansa, jeśli chodzi o próbę podejścia pod krótkie pozycje w tym wypadku na Nasdaqu. Pomimo fantastycznych danych z Australii, Australijczyk buduje długi górny cień i to buduje go w takim dość istotnym miejscu z perspektywy wykresu tygodniowego, a mianowicie to są bardzo istotne poziomy z przeszłości, z końcówki 2016 roku, początek 2017 roku, plus praktycznie idealne dokończenie biznesu, jeśli chodzi o górny swing i odrzucenie. Teraz kupujący muszą walczyć o utrzymanie poziomu zbliżonych do 0,70-0,6950, ok? Ponieważ jeśli odpuścimy te poziomy, to mamy poziomy zbliżone do kolejnego lokalnego miejsca słabości dopiero w okolicach 66,50 w dół w kierunku nawet 65, jeśli chodzi o Australijczyka. Czyli mieliśmy wyrzucenie w ostatnich kilku tygodniach do góry na Australijczyku. Wygląda na to, że ostatnie pozytywne, dobre dane zostały wykorzystane do tego, że pojawiła się druga strona rynku, czyli ci, którzy reagują na dane, rozpoczęło się kupowanie Australijczyka, natomiast ci, którzy dawno są na tym Australijczyku, mają tą drugą stronę rynku, żeby ewentualnie zapakować ich w te longi, skoro sobie tak życzą, a sami sobie realizują zyski. Myślę, że przyszły tydzień kwestie związane z inflacją, chyba w przyszłym tygodniu są dane związane z inflacją, gdzie przedstawiciele RBA mówili, że można się spodziewać negatywnego odczytu. Myślę, że rynek w pewnym sensie smart money pod to mogą się szykować. Z perspektywy niższego horyzontu czasowego, z perspektywy wykresu dziennego mamy kwestię związaną z górnym swingiem, ale to jeszcze nie jest, zwłaszcza wczorajsze zamknięcie, to raptem może 30% zmienności z wtorku. Tutaj podejrzewam, że będziemy walczyli na dwóch poziomach z perspektywy wykresu dziennego. Jeśli chodzi o kupujących Australijczyka, to będzie ten wcześniejszy podwójny szczyt w okolicach 70-40. Będzie numer jeden z perspektywy wykresu dziennego. Po części pokrywa się z tygodniowym, a później okolice zbliżone do 69-40. Także to są te poziomy, na których spodziewałbym się byków. Jeśli chodzi o sprzedających, myślę, że dzisiaj kwestia odpuszczenia. Jeśli zakończymy mniej więcej na obecnych poziomach, będziemy mieli bardzo fajny górny cień na tygodniowym, to co bym zrobił, żeby się przygotować na poniedziałek, odmierzyłbym luki pomiędzy jednym i drugim szczytem i ewentualnie po zamknięciu nałożył na dzisiejszy szczyt i szukał w poniedziałek rozwiązań. Na ten moment byłyby to okolice zbliżone do 71. Będziemy sobie do Australijczyka oczywiście jeszcze wracali. Gratulacje dla tych, którzy wyczekali, wytrzymali, doczekali i wzięli. W końcu stopy, górny cień w dniu wczorajszym i praktycznie od początku dnia kontynuacja do spodu. W zależności od tego, jak będziemy wyglądali na indeksach, gdyby rzeczywiście ta sytuacja jeszcze uległa pogorszeniu, to myślę, że poziomy, o których sobie rozmawialiśmy, do osiągnięcia jeszcze w dniu dzisiejszym pod 79. Natomiast sporo będzie zależało od rynkowego nastawienia, od tego, jak na koniec tygodnia, czy będzie zbierany rynek przez Fed, czy jednak chęć realizacji zysków z perspektywy końcówki tygodnia i fajerwerków, z którymi mieliśmy do czynienia przez pierwszą część tygodnia, będzie tutaj znacznie ważniejsza. Natomiast oczywiście zbliża się weekend, przynajmniej coś z tą pozycją
a jeśli jest, należy zrobić częściowa realizacja zysków, przesunięcie stop lossa, może całkowita realizacja zysków przed weekendem, to już każdy do własnej dyspozycji. Ostatnia na dzisiaj para to funt z perspektywy wysokiego horyzontu czasowego. Jeszcze raz testujemy przepotężną strefę podażową, reagujemy kolejny raz w tym tygodniu w tej strefie. Bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądała końcówka tygodnia. Wczoraj funt w ramach fixingu, przedwczoraj w ramach fixingu w Londynie wyglądał dobrze, był podciągany. Dzisiejsze dane na pewno wspierają, natomiast jeśli negatywny sentyment z dnia wczorajszego dzisiaj poranku przetrwa, to funt może zostać ewentualnie wyrzucony. Na razie z perspektywy kupujących znaleźliśmy wsparcie na ostatnich górnych cieniach, mówimy o okolicach zbliżonych do 26,50. Jeśli chodzi o podaż, to w granicach 50% zbliżony, jeśli mówimy o tym górnym cieniu z lewej strony. Teraz bardzo ciekawie sytuacja wyglądała z perspektywy intraday, jeśli chodzi o sesję azjatycką i w przypadku ewentualnie kupujących widzę jedno rozwiązanie przed weekendem. Kwestia ewentualnie dokończenia biznesu w związku z górnym swingiem, czyli co chcemy? Chcemy zobaczyć reakcję w okolicach następnej godziny właśnie na tym poziomie z perspektywy funta i tu chcielibyśmy widzieć odrzucenie na ten moment czterokrotnie testowane ostatnie lokalne miejsce słabości, czy nawet pięciokrotnie wytrzymało, no ale te zlecenia prawdopodobnie zostały tutaj zrealizowane. To jest jedyna opcja dzisiaj na funcie, jeśli mamy zawrócić. Dla tych, którzy chcieliby konserwatywnie podejść pod funta, to musimy wrócić na wykres dzienny, ok? I z tej perspektywy dopiero kwestie złamania 26,50 w cenach zamknięcia na dziennym mogłyby stanowić podstawę do tego, żeby do krótkiego funta się przymierzać. 26,50 z kolei intraday jako podejście pod ewentualne longi. Końcówka tygodnia. Nie dajcie się złapać w pułapkę, zwłaszcza po fixingu w Londynie, zwłaszcza po zamknięciu Europy, kiedy zostaną już tylko Amerykanie. Ci, którzy mieli dobry tydzień, nie zepsujcie tego, angażując jakieś ponadprzeciętne środki. Ci, którzy nie mieli najlepszego tygodnia, uwierzcie mi, że piątek późnym popołudniem to już nie jest moment do odrabiania strat z całego tygodnia. Myślę, że warto wtedy przemyśleć przez weekend, co poszło nie tak i być przygotowanym na początek tygodnia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć!